Witam serdecznie, moim gościem Rafał Smolej, Basta Garnitury. Witam serdecznie. Autor ostatniego pięknego trafienia, gdzie dostałeś, Rafał, owację. Można powiedzieć, no nie na stojąco, ale wielki aplauz. Chyba to cieszy, prawda? Tak z trybun takie miłe gesty. No cieszy. To koledzy z Tylicza, tam gramy sparingi z nimi w poniedziałki i tak troszeczkę, trochę szyderszo, trochę tak pod publikę. Absolutnie koleżeńsko. Koleżeńsko, no ale... Gold Team też tam betował dla ciebie specjalnie. Cieszę się, no bo mam swoje lata, a udało mi się bramkę strzelić pierwszą w Ekstraklasie w tym sezonie, także taka dziewicza, jak to się mówi, nie? Słuchajcie, tutaj trzeba powiedzieć myśl przewodnią. Rafał, niby old boy, ale naprawdę nie jednego młodego tu przegoni. Rafał, dziękujemy, że jesteśmy, ale wracamy do spotkania dzisiaj z restauracją na Wojką. Ważne 3 punkty. Co dzisiaj było waszą przewagą podczas tego spotkania, że zdobyliście taką naprawdę przewagę też bramkową, bo to nie była wygrana jedna bramki, a kilku. Gdzie dominowaliście? Powiem tak, że zaczęliśmy bardzo nerwowo, no ale później zaczęliśmy grać dokładnie piłką, te dwie akcje na 1-1 na 2-1 takie rozklepane i nawet nieskromnie powiem, że brałem udział przy tych dwóch asystach i ze Sławkiem fajnie mi się gra, rozumiemy się. I to było takim decydującym, że troszeczkę tak złapaliśmy taki wiatr w żagle, ale dalej było nerwowo, no ale w końcu Sławek z Grzebelak, dobrze mówię, bo tak nie znam wszystkich kolegów. Wziął ciężar na siebie, porozgrywał, postrzelał i tak odskoczyliśmy na te 2-3 bramki. Bardzo ważne 3 punkty, bo jak wiemy w rundzie rewanżowej jeszcze raz się spotkacie, punkty trzeba ciubać, a wiem, że chcecie się utrzymać. Na pewno 3 punkty dzisiaj to można liczyć jako 6, zgodzisz się? Tak, bardzo ważny mecz dla nas, tym bardziej, że nie mieliśmy tak składu, troszeczkę tam koledzy w pracy, ktoś się rozchorował i tak z doskoku jeszcze Kacper młody przyszedł. Wiesław chyba tak nazwisko, no i pomógł nam, strzelił bramkę też, także cieszymy się, bo te punkty nam będą bardzo potrzebne, bo tam będzie w tej grupie spadkowa walka, każdy mecz będzie walka o utrzymanie. Dziękuję za wiatr. Dziękuję bardzo.